witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak już tutaj doktor Anna Wałek wspomniała, ja opowiem Państwu trochę o właśnie korzyściach z publikowania w modelu Open Access. Postaram się Państwa przekonać do tego. Kilka haseł już tych najistotniejszych dzisiaj padło, więc w pewnym sensie będzie to przypomnienie i podsumowanie tego, co doktor Anna Wałek mówiła. I na początek kilka właśnie takich ogólnych informacji, dlaczego w ogóle Open Access. Te najistotniejsze i najbardziej podstawowe korzyści. Czyli po pierwsze, wiemy już teraz, czym jest Open Access, no to ta podstawowa korzyść to jest ten właśnie darmowy i natychmiastowy dostęp do literatury naukowej. I to jest właśnie podstawa samej idei Open Access. Mamy otwarty dostęp darmowy do wszystkich, znaczy do tych publikacji, które w modelu Open Access zostały udostępnione i ta wiedza jest dostępna dla wszystkich. Dla wszystkich bez względu na to, gdzie się znajdują i bez względu na to, czy są częścią jakiegoś środowiska, mają dostęp do tej wiedzy, nie muszą opłacać jakichś drogich subskrypcji, po prostu jest to wiedza otwarta i to jest ta podstawowa korzyść. Dla mnie, dla Państwa, dla wszystkich. Dzięki temu nauka wytwarzana przez naszych naukowców i naukowców na całym świecie jest bardziej widoczna. Czyli to, co wytwarzamy, ludzie mogą to oglądać, jest to bardziej dostępne, co w sumie przyczynia się do rozwoju samej nauki. I to też jest bardzo istotne, może takie trochę trywialne, ale tak naprawdę jeżeli przyjrzymy się temu ogólnie, no to ma to istotne znaczenie, chociażby a propos tego, co profesor Usiński dzisiaj mówił o tych innowacjach i wdrożeniach. Jeśli świat nie widzi, co my robimy, czym my się zajmujemy, to nie może z nami współpracować, nie może z tej wiedzy korzystać, nie może ta nauka się rozwijać, nie mogą być publikowane patenty. No, w tej współpracy na pewno jest łatwiej. Łatwiej jest kreować myśl naukową, łatwiej jest z tych badań korzystać i wspólnie wypracowywać jakieś dobro. Kolejna z korzyści Open Access, o czym też już pani Wałek dzisiaj wspomniała, że to, co zostało wytworzone z publicznych pieniędzy, dla wszystkich jest raz dostępne, a dwa widoczne, czyli ten model, gdzie publika, że tak powiem, płaci podwójnie czy wręcz potrójnie, bo jeszcze tutaj wchodzą opłaty recenzentów, zostaje przerwany, bo my to widzimy, na co zostały wydane te pieniądze i mamy do tego dostęp. Kolejna istotna informacja, to też już się dzisiaj pojawiło, Open Access sprzyja weryfikacji i eliminacji plagiatów, czyli publikacje są otwarte, ogólnie dostępne, przeszukiwalne w internecie, przez co możemy łatwo sprawdzić, czy ktoś na przykład z naszych badań sobie nie skorzystał w średnio dozwolony sposób. To, co już też powiedziałam, Open Access sprzyja rozwojowi gospodarki. Czyli to, co publikujemy, to, co wytwarzamy jako naukowcy, zostaje wykorzystane w praktyce. I możemy się zastanawiać teraz, że no, jak to się dzieje, prywatny sektor wykorzystuje sobie nasze badania naukowe, a z drugiej strony, jeśli ich nie wykorzystuje, no to po co te badania? To właśnie ma być taki cykl zamknięty, że my coś tworzymy, publikujemy, a świat i nauka i przemysł i biznes tego korzysta dla wspólnego dobra. I coś, co może Państwa szczególnie zainteresować, szczególnie osoby publikujące, naszych naukowców, to Open Access sprzyja wzrostowi liczby cytowań. Dlaczego się tak dzieje? No, oczywiście jest to po pierwsze bardzo tutaj wyraźne i widoczne, że skoro publikacje Open Access są bardziej dostępne, no to są bardziej widoczne, mają więcej odbiorców i siłą rzeczy no tutaj może się zdarzyć więcej cytowań, ale to nie jest tylko takie sobie mówienie i to też tutaj jest bardzo istotne, że jeśli chodzi o cytowanie publikacji, no to przecież cytujemy to, co przeczytaliśmy, a jeśli mamy dostęp do ograniczonego zasobu wiedzy, no to pewne publikacje nie mogłyby być cytowane. I tak jak mówię, to Open Access sprzyja wzrostowi liczby cytowań, zostało potwierdzone w niejednych badaniach. Ja tutaj nie będę Państwu tych badań przytaczać. Proszę mi wierzyć, że to po prostu tak się dzieje, to zostało sprawdzone w różnych dziedzinach. Oczywiście różnie to wygląda, ale mówi się, że około 2-3 razy częściej publikacje Open Access są cytowane, bo są po prostu bardziej dostępne. I tutaj
no, nawet publikacje, które w jakimś wąskim gronie, jakieś dotyczące takich bardzo szczegółowych dziedzin, coś, co nie jako uczelnia nie kupujemy w tych takich ogólnych subskrypcjach, bo tak jak było już powiedziane, nie możemy kupować wszystkiego, to nawet w tych właśnie wąskich dziedzinach, jeśli to jest wiedza otwarta, to nawet te publikacje mogą zostać zacytowane. No a co z jakością tych czasopism, co z jakością tej wiedzy dostępnej w modelu Open Access? I tutaj, żeby Państwa do tego przekonać, pokażę coś takiego właśnie a propos listy filadelfijskiej i tych czasopism teoretycznie najlepszych na świecie, wybranych, wyselekcjonowanych w oparciu o bardzo wąskie kryteria. Oczywiście tutaj jest bardzo dużo kontrowersji, z których sobie wszyscy pewnie zdajemy sprawę. Natomiast no, lista filadelfijska funkcjonuje, każdemu zależy, żeby publikować w czasopismach z tej listy, bo niestety naukowcy, no niestety, nie ma innego i lepszego modelu oceniania póki co pracy naukowców. Jest to jedno z kryteriów, do którego musimy się w jakiś sposób dostosować, właśnie lista filadelfijska, na której w tym momencie znajduje się około 17 tysięcy czasopism, z czego proszę zobaczyć, że ponad 2 tysiące to już są czasopisma Open Access, czyli to też są czasopisma, które są publikowane, które są, które funkcjonują na takich dobrych zasadach, że tak powiem, że nawet przechodzą ten ostry proces selekcji i aż 59 polskich tytułów znajduje się na liście filadelfijskiej, 59 polskich tytułów Open Access. I proszę zobaczyć, jak to się w ciągu ostatnich 10 lat zmieniło. Prawie 10-krotnie wzrosła liczba czasopism Open Access na liście filadelfijskiej, czyli coś jest na rzeczy, że tak powiem. I tutaj taki ciekawy przykład czasopisma Open Access, które powstało w roku 2006. Powstało jakby, no, żeby po prostu naprzeciw tej pogoni za statusem czasopisma, impact faktorem i tak dalej, to miało być takie czasopismo trochę na przekór. No ale już w roku 2009 znalazło się na liście filadelfijskiej i w tym momencie też ma impact factor. Jest to czasopismo otwarte, ogólnonaukowe, recenzowane, czyli bardzo dobre czasopismo, opublikowane na zasadach open access i też znajduje się na liście, czyli to jest możliwe. I jeszcze tutaj taka informacja a propos polskich czasopism, które posiadają impact factor. To są czasopisma nasze polskie, wybrane z bazy, gdzie ten impact factor możemy sprawdzić, czyli z bazy Journal Citation Reports. Tych czasopism jest tutaj widać w tym momencie 141. Ja je przesortowałam według wartości impact factor, żeby zobaczyć, jak to wygląda w przypadku tych właśnie, które ten najwyższy impact factor mają. Ja, tak jak mówię, nie chcę tutaj absolutnie omawiać wartości impact factor i jej znaczenia i właśnie wszelkich kontrowersji z tym związanych. To jest po prostu czynnik, jeden z czynników oceny czasopisma i no, my się do tego stosujemy, więc musimy to niestety przyjąć w tym momencie, tak jak to wygląda. Ale właśnie jak to jest w przypadku polskich czasopism? Z pierwszej 40 tych tytułów, które mają najwyższy impact factor, 18 jest open access. To jest naprawdę dużo. Tych, które mają najwyższy impact factor. I co jeszcze jest ciekawe, że w przypadku większości czasopism ten impact factor, tych czasopism open access, ten impact factor wzrasta w ciągu ostatnich kilku lat. Tu jest dla ostatnich 5 lat, akurat czasopismo się zaczęło w tym roku dopiero ukazywać, ten impact factor wzrasta, czyli to nie są czasopisma, które tracą na jakości, tylko raczej czasopisma, które są coraz lepsze, że tak powiem. I jeszcze tutaj ciekawy przykład naszego politechnicznego czasopisma, które też jest publikowane na zasadach open access, wydawane właśnie tutaj u nas na Politechnice i też ponad 2-krotny wzrost wartości impact factor. Czyli tak jak mówię, to się dzieje, to jest udowodnione, to możemy zobaczyć. Te czasopisma funkcjonują dobrze, są cytowane. Myślę, że to w jakiś sposób przekonuje. I jeszcze podsumowanie, co my jako autorzy, czy co Państwo jako autorzy macie z Open Access, jakie tutaj są korzyści dla autora. No oprócz tych podstawowych, ja nie będę tutaj tego wszystkiego omawiać, ale no, promocja samego autora i jego badań, widoczność tych badań na skalę światową, popularność tych badań, co przekłada się też na jakiś prestiż autora.
To, co, o czym przed chwilą powiedziałam, większa widoczność prac, większa poczytność tych prac, bo więcej odbiorców, skoro są to otwarte badania, czyli wzrost cytowalności tych prac. Większe szanse autora na kontakty z nauką, z przemysłem, z biznesem. Są to otwarte badania, do których często sektor prywatny nie ma dostępu. Jeśli byłyby to badania publikowane na zasadach open access, to przemysł też może się z tym zapoznać i możemy wspólnie działać, wypracowywać wiedzę i naukę. Otwarta komunikacja naukowa i tutaj właśnie przyspieszony proces wymiany myśli naukowej, wspólne wnioski. Ten proces tworzenia wiedzy jest o wiele bardziej sprawny. Możemy właśnie, tak jak mówię, wspólnie wypracowywać wiedzę, możemy współpracować, przyspieszać ten obieg komunikacji naukowej. I coś, o czym też dzisiaj będzie troszkę więcej, o czym też już było wspomniane, możliwość zachowania praw autorskich i kontroli nad publikacją. Czyli jeśli coś jest dostępne w internecie, to nie znaczy, że można z tym zrobić wszystko. To będzie wyjaśnione i jeszcze, żeby przyspieszyć, bo już widzę, że czas mi się kończy, tu polecam właśnie zastanowić się nad tą dobrą praktyką open access. Ja tak sobie to nazwałam, że skoro ja publikuję i wy wszyscy Państwo korzystacie, to jeśli wy publikujecie i ja też korzystam z tej wiedzy, to tak naprawdę my wszyscy korzystamy. To może być tak proste. I jeszcze tutaj na przykładzie procesu publikowania, dlaczego open access a propos repozytorium, bo o tym też będzie dzisiaj więcej. Jak wygląda ten podstawowy proces publikowania? Są jakieś badania naukowe, kończymy badania naukowe, powstaje jakiś preprint, piszemy, edytujemy, zmieniamy. Później wysyłamy ten preprint do czasopisma, gdzie artykuł zostaje recenzowany i zaakceptowany, opublikowany w formie postprintu. I tutaj dwie drogi. Te badania, które opublikujemy, są dostępne dla wybranych, czyli to, co dzieje się teraz w większości przypadków, czyli nie ma dostępu, kupujemy subskrypcję, płacimy, mamy dostęp do wiedzy. I druga, ta złota droga open access, o której już było dzisiaj wspomniane, publikujemy w czasopismach open access. I dopiero na tym etapie publikacja może być zacytowana, więc tutaj widzimy, jak długi jest ten proces do zacytowania publikacji, jak przyspiesza to repozytorium. Już w tym momencie, na etapie preprintu, jeśli oczywiście będziemy przestrzegać tych wszystkich zasad, o których będzie dzisiaj powiedziane, a propos deponowania publikacji w repozytoriach, a propos praw autorskich i wolnych licencji, deponujemy artykuł w repozytorium. On jest od razu dostępny dla wszystkich i już tutaj może być cytowany. Czyli tak może skrócić to drogę do zobaczenia i zacytowania publikacji. I jeszcze a propos właśnie repozytoriów, bo o tym będziemy dzisiaj mówić zdecydowanie najwięcej. Jakie właśnie stworzenie uczelnianego repozytorium ma korzyści dla autora, dla samej uczelni? Prace są widoczne na świecie, wzrasta prestiż uczelni, promujemy naszą kadrę naukową, usprawnia to kontakty między naukowcami wewnątrz uczelni, umożliwia kontakty na zewnątrz. Nie będę może omawiać wszystkiego, ale co tu jeszcze dla Państwa istotne? Teksty są stale dostępne, czyli otrzymują stały link w tym repozytorium i możecie Państwo do nich linkować ze swoich stron internetowych, z blogów. To na pewno jest wszystko w jednym miejscu zdeponowane, zgromadzone i właśnie ta podstawa, cały dorobek naukowy uczelni w pełnych tekstach, czyli wszystko to, czym uczelnia się zajmuje, jest dostępny w jednym miejscu, co sprzyja właśnie chociażby sprawozdawczości na całej uczelni, umożliwia sprawdzenie oglądalności, wykorzystania tych prac, a również wspiera edukację studentów, bo te teksty są po prostu w jednym miejscu zgromadzone i dostępne dla wszystkich. I jeszcze gwoli podsumowania. Jeśli Państwo się dalej zastanawiacie, czy open access, to myślę, że tak. Dziękuję bardzo za uwagę.